imprez takich plenerowych, dużych imprez, Dni Sławaty, czy Biesiada Nadbużańska rzeczywiście tutaj na stadionie zwykle się odbywają, dlatego też dbamy o to, żeby było miejsce do zaparkowania i wyglądało to w odpowiedni sposób, ale najważniejsze jest to, że ta ulica to jest centrum Sławaty, czy tak naprawdę, i jest ona perspektywiczna, czyli tak naprawdę jest bardzo dużo działek już poza tą drogą, która w tej chwili jest budowana. Dużo jest działek, które będą mogły w przyszłości służyć do zabudowy jednorodzinnej. I taka myśl przyświecała tej inwestycji, żeby przygotować tę ulicę do tego i zachęcić tak naprawdę do tego, żeby tutaj ludzie wykupywali działki i budowali się. Dlatego, że tu jest praktycznie każda infrastruktura już tutaj jest, jest kanalizacja, jest woda, jest prąd, także tutaj nie ma też wielkich nakładów, środków dla przyszłych budujących się, żeby mogli tutaj wykorzystać to, co dla nich szykujemy. Dojazdy i sama ulica z kostki brukowej. Kostka brukowa, koszt około 300 tysięcy złotych tej ulicy, połowę z tych środków pozyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych. Kiedy koniec prac? Już wszystko jest przygotowane, także myślę, że dzisiaj zaczną kłaść kostkę i mam nadzieję, że do końca sierpnia zakończą.